Rdza! O panie kochany, kto to panu tak spi... Witajcie, elektryka dla każdego. Mamy dzisiaj dla was kolejną dawkę elektryki w praktyce. Dziś dowiecie się, jak nie wykonywać uziomu fundamentowego. Tutaj mamy przykład błędnie wykonanego uziomu fundamentowego, gdzie z betonu została wyprowadzona bednarka ocynkowana, na której pierwsze oznaki korozji pojawiły się już po pół roku w wyniku postępującego procesu korozji elektrochemicznej. Mamy tutaj bednarkę ocynkowaną, wyprowadzoną z betonu. Ta bednarka bardzo szybko skoroduje w procesie korozji elektrochemicznej. Kolejnym błędem jest punktowe pospawanie bednarki do zbrojenia i brak pospawania zarazem całego zbrojenia na zakładki. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak prawidłowo wykonać taki uziom, obserwujcie nasz kanał, subskrybujcie. Do zobaczenia. Cześć!